Działać. Dobra. Dzień dobry, dzień dobry. Moją drogą załogę witam. Ania Sośnierz, online fitness coach. A to jest Za kulisami, czyli nagrywamy sobie razem podcast Fitness dla zapracowanych kobiet. I dzisiaj będę Wam mówić o tym, jakie są dwie proste i nudne, ale i skuteczne metody na to, żeby sobie ogarnąć dietę w momencie, gdy chcesz zredukować swoją masę ciała, gdy chcesz się odchudzić. I dajcie mi znać w komentarzu, czy właśnie też jesteście w tym momencie, że chcecie zrzucić kilka kilogramów, czy tam zmniejszyć ilość tkanki tłuszczowej. I też jeżeli jakieś pytanie macie, jesteście na żywo, to można je teraz śmiało zadawać, a ja pod koniec będę na nie odpowiadać. I powiem Wam, że jestem mega wkurzona, zdenerwowana, gdy oglądam właśnie reklamy. Gdy przeglądam nieraz na social media posty innych specjalistów czy jakichś firm, które słyną i żyją z tego, że odchudzają ludzi, bo wkurzona jestem, dlatego że ja kiedyś łapałam się sama na te wszystkie sposoby, na detoksy, diety cud, diety z jakimiś nowymi modnymi nazwami, je ją Adele, to ja też powinnam ją jeść, je ją ktoś inny, to ja też powinnam tak robić, słuchajcie. Nie wiem, czy wy też tak robiłyście, ale ja kiedyś byłam na dużej ilości różnorodnych diet, przetestowane mam razem z moim właśnie ówczesnym trenerem. Szaleństwo. Dajcie znać, czy wy też się na takie rzeczy łapiecie. Czołem, czołem. To jest po prostu niesamowite, jak ten marketing nieraz działa, nie? I też to, że on żeruje na tym, żeby właśnie osoby, które są w tym ważnym momencie, gdy chcą zacząć się odchudzać, tak mocno właśnie łapią się niestety na to. Zaraz Wam powiem, jakie są takie największe błędy i co generalnie warto jest zrobić w momencie, gdy chcesz się odchudzić, a gdy nie chcesz pół dnia spędzać właśnie w kuchni nad garami. Zaraz o tym wszystkim powiem. Ale właśnie zobaczcie, warto jest sobie o tym pomyśleć, czy Ty też tak kiedyś miałaś, że przeszłaś na jakąś dietę, która była dosyć hardkorowa, czy to właśnie coraz bardziej popularne są diety, które mają po 600 kalorii, gdzie je się same warzywa i owoce, gdzie je się na detoksach, gdzie je się na diecie ketogenicznej, gdzie jest się na przykład na diecie z niską ilością właśnie węglowodanów, czy z niską ilością tłuszczy, albo gdy opierają się one też na jakieś nowoczesne suplementy, które są ekstremalnie drogie, czy nawet zastępują posiłki, a są tylko i wyłącznie jakimś proszkiem, który moczy się z wodą i to się wypija. To jest hardcore. Ale popatrzcie, w momencie, gdy my się złapiemy na taką dietę i przejdziemy na nią, no to oczywiście wydamy na to dużo pieniędzy, poświęcimy na to dużo naszej energii, dużo naszej uwagi, i jeden dzień jest to niewygodne, drugi, piąty jest to niewygodne. Już w pewnym momencie te restrykcje są tak potężne, że ma się ochotę to cholerstwo w ogóle wyrzucić i przestać w ogóle tak się odżywiać, ale później to się przekłada na to, że właśnie jesteś ty niezadowolona z siebie i myślisz, że to jest twoja wina, że to ty zawiodłaś, chociaż no to jest po prostu oparte wszystko na takiej marketingowej gadce. I chciałam Ci właśnie też powiedzieć o tym, że jest dużo, jak najbardziej, masz pytanie, zadaj, ja je pod koniec odpowiem. Tutaj, bo jesteśmy aktualnie na Instagramie, Facebooku, TikToku, tak pokazuję palcami, żebyście wiedzieli, gdzie jakaś kamera jest ustawiona. Jestem na dwóch telefonach i jednym komputerze. Więc, jeżeli chodzi o dietę, no to one zawsze będą działać, wszystkie diety zadziałają, jeżeli są oparte na deficycie kalorycznym, bo mówimy dzisiaj o odchudzaniu, nie? Więc gdy chcesz się odchudzić, to wiadomo, że trzeba być w deficycie kalorycznym, nie? No to jest po prostu, nie da się inaczej tego zrobić. I czy to będzie mniej czy bardziej restrykcyjna dieta, która będzie wyrzucać całe grupy pokarmów, czy będzie składała się tylko z 5 pokarmów, to tylko i wyłącznie wtedy ona zadziała, gdy będziesz w deficycie kalorycznym. I o tym warto jest wiedzieć, nie? Nieraz jakby drogi do tego są bardziej wyboiste, nieraz mniej, czyli nieraz po prostu te diety wybiera się strasznie jakieś trudne, ale jakby jak popatrzymy na dietę, to warto jest też popatrzeć też na to, czy my będziemy w stanie długofalowo tak żyć. Czyli czy w momencie, gdy przejdziesz na jakąś hardkorową dietę, wytrwasz na niej miesiąc, czy będziesz w stanie wytrwać na przykład pół roku, czyli tyle czasu, ile na przykład może zająć rzucenie kilogramów, jakie masz teraz do zrzucenia, nie?
warto jest na to też popatrzeć, ale do rzeczy, nie? Żeby Wam tutaj nie opowiadać wszystkiego naokoło, bo ja tak mogę długo mówić, ale chciałam powiedzieć dzisiaj o tym właśnie, co w praktyce warto jest zrobić, nie? Jak w praktyce możesz jakby co zastosować, żeby nie musieć strasznie dużo czasu poświęcać na gotowanie, a jednocześnie mieć dobre, zdrowe posiłki. I pierwszą z rzeczy to będzie intermittent fasting. Poczekajcie, wpadło mi coś do głowy. Dobra, więc intermittent fasting. I to, moja droga załogo, jest coś, co ja stosowałam przez lata, ze 3 lata to co najmniej. Teraz już zaraz Wam powiem, dlaczego nie. Nie stosuję. Natomiast intermittent fasting to jest taki sposób, który wprowadza tak jakby na co dzień w opcję dłuższego postu. Czyli jeżeli, dobra, czekajcie, tu ktoś się chce połączyć pod koniec. Ja tylko nagram teraz podcast, mówię, co jest najważniejsze i później będziemy się łączyć, jeżeli chcecie. Natomiast mam dzisiaj niedużo czasu, więc chcę szybko opowiedzieć o tym, co jest najważniejsze. Sorry za te zakłócenia. Więc intermittent fasting są to tak zwane okresowe posty, czyli to jest taki sposób, który jeden z japońskich bodajże lekarzy, za który dostał medyczną nagrodę Nobla. To jest taki sposób, w którym w momencie, gdy my przez dłuższy okres czasu, czyli dłużej niż tylko w nocy, bo w nocy naturalnie pościmy, nie jemy, czyli jemy po prostu zdecydowanie później śniadanie i wcześniej kolację. Czyli ten okres postu jest dużo dłuższy. I to oczywiście też prowadzi do deficytu kalorycznego i dlatego też chudniemy, ale to też prowadzi właśnie do tego, że organizm będzie w stanie przejść tak zwany stan autofagii, czyli on się trochę oczyszcza, on wyrzuca z siebie te komórki naszego ciała, które są zmienione, które są na przykład chorobowo zmienione. Więc to jest bardzo fajna rzecz, tak też jakby działająca właśnie na wydłużenie życia i też na polepszenie naszego zdrowia. To jest jak najbardziej bardzo dobra rzecz i myślę, że bardzo fajne i wygodne jest to do zrobienia. Więc reasumując, czym jest, moi drodzy, ten okresowy post, jakby co, jakie to daje korzyści? To oprócz oczywiście szybszego dojścia do deficytu kalorycznego, to później właśnie ma takie, szybciej zdecydowanie spala się tkankę tłuszczową, bo organizm po prostu bezpośrednio w momencie, gdzie nie dostaje nowych kalorii, spala tkankę tłuszczową, bo to jest też źródło paliwa dla naszego organizmu. Później dłużej jesteśmy też dużo bardziej skupione, co jest świetną sprawą i niektóre osoby na przykład przechodzą dlatego na dietę ketogeniczną, żeby właśnie być bardziej skupione. Ale ja uważam, że i z praktyki, i z książek, które przeczytałam, i badań, o których wiem, właśnie intermittent fasting też bardzo fajnie wpływa na koncentrację i skupienie. Więc to jest właśnie ta rzecz, którą myślę, że jest jedną z takich najlepszych strategii. I jeżeli chodzi o rzeczy, jakie je się tam, no to zobacz, że tutaj nie ma jakby jakichś wytycznych, tylko jest kwestia tego, żeby jeść jak najpóźniej śniadanie i jak najwcześniej kolację, nie? Więc ta przestrzeń pomiędzy posiłkami jest zdecydowanie większa. Więc to jest to. Jedynie komu nie zalecam właśnie diety okresowe, okresowych postów, to osobom, które miały problem z zaburzeniami odżywiania. To jest właśnie to i wtedy po prostu tej diety nie zalecam. Polecam ją osobom, które dużo pracują, które nie lubią jeść śniadań na przykład, nie? To wiadomo, że to jest jak najbardziej fajny sposób na to, żeby być w deficycie kalorycznym. I ja na przykład przestałam tą dietę stosować, ale z uwagi na to, że moi drodzy, w momencie, gdy przechodzi się przez dużą ilość zmian, gdy ma się bardzo intensywny okres w życiu, jest się osobą dosyć nerwową, co ja też mam jak najbardziej. I gdy widzi się, że jest się właśnie w takim procesie tych nerwów, jakby tych zmiennych sytuacji, dużo się wydarza w życiu, to warto jest, przez to, że dużo zmienia się naokoło, warto jest zachować rzeczy, które są stałe. I wtedy, i dlatego ja właśnie jem teraz śniadania, obiady, kolacje o podobnych porach, kładę się spać też zgodnie z moim rytmem dobowym, żeby właśnie w tym momencie, gdy dużo rzeczy zmienia się w moim życiu, żeby było coś stałego, żeby ta nerwowość, którą ja też mam, żeby mieć ją mniejszą, nie?
Więc to jest właśnie ta rzecz, dla której ja przestałam właśnie stosować okresowe posty lub stosuję je dosyć rzadko, a kiedyś było to na co dzień. Więc to jest pierwsza strategia, intermittent fasting, okresowe posty i one oczywiście działają z uwagi na to, znaczy to działa z uwagi na to, że jest się w deficycie kalorycznym numer jeden. Druga strategia, to jest też konkret i to jest strategia, która też jest oczywiście oparta na deficycie kalorycznym. Niektórzy nazywają to capsule diet, ale nie dlatego, że jest z kapsułek, nie? To nie o to chodzi. Ja tą dietę nazywam 3x5, więc tutaj, jeżeli chodzi o ten mój pomysł na tą dietę, to jest coś takiego, że każda z nas ma, powiedzmy, swoje ulubione obiady i niech będzie ich 5 ulubionych obiadów, nie? Niech będzie 5 ulubionych śniadań i 5 ulubionych kolacji. I co my wtedy robimy? Najpierw warto sobie przeliczyć to, ile masz kalorii do zjedzenia na co dzień i ile masz, moja droga, białka do zjedzenia na co dzień i to sobie zanotować, nie? Trzeba być oczywiście w deficycie, czyli odcinamy 300, około 300 kalorii na dzień od tego, co faktycznie potrzebujemy, żeby być w stanie właśnie spalić tą tkankę tłuszczową długofalowo. I w momencie, gdy wiesz na przykład, że powinnaś zjadać powiedzmy 1500 kalorii, nie? To w momencie, gdy chcesz sobie być na tej capsule diet, czyli 3x5, jak ja to nazywam, to robisz sobie tak, że sprawdzasz sobie, monitorujesz dokładnie wszystkie swoje śniadania i robisz sobie dzień po dniu 5 różnych opcji śniadaniowych, które lubisz, nie? Sprawdzasz. I one mają być zgodne z tą ilością, czyli tam te 500 kalorii, bo 3 posiłki na, jakby 1500 na 3 posiłki, to jest po 500 kalorii i odpowiednia ilość białka, czyli powiedzmy, że możesz mieć tam 90 gram białka, to po 30 gram białka w każdym z posiłków. I sobie modyfikujesz to jedzenie tak, żeby miało odpowiednie makro, czyli twój ulubiony posiłek, który jest śniadaniem, obiadem czy kolacją, wyliczasz dokładnie, ile ma mieć kalorii, ile ma mieć białka i konsekwentnie jesz te posiłki. I robimy sobie tak, w pierwszym tygodniu powiedzmy, robimy sobie 5 ulubionych śniadań, w drugim tygodniu 5 ulubionych obiadów, w trzecim tygodniu 5 ulubionych kolacji. I wtedy masz już świadomość tego dokładnie, ile powinnaś jeść i jakie posiłki, jaka ilość i to jest po prostu magiczna rzecz. Jeżeli jesteś osobą, która ma świadomość tego, że siła woli to mit, czyli to, że warto jest robić rzeczy, które są dosyć takie, powiedzmy, monotonne i powtarzające się, bo w tym gubimy, jakby nie musimy cały czas podejmować trudnych decyzji, więc jest nam łatwiej po prostu wytrwać w tej diecie, to wtedy po prostu jak sobie obliczysz i dokładnie sprawdzisz swoich 5 ulubionych śniadań, kolacji, obiadów, i dokładnie będziesz je sobie spożywać tak, jak one faktycznie być powinny, czyli w odpowiedniej ilości kalorii i białka, to rewelacja, nie? Później robi się takie małe zmiany. Jeżeli widzisz, że właśnie powinno być więcej białka, to dodajesz w posiłku więcej białka, mniej kalorii, to coś tam sobie zmieniasz. Ale to jest cała ta forma takiej edukacji, jednocześnie praktyki. Czyli widzisz po prostu, co jest ci potrzebne i to w praktyce dostarczasz swojemu organizmowi. Do tego oczywiście przyda ci się waga kuchenna, przyda ci się oczywiście też fitatu, żeby to wszystko w tym sobie monitorować, czy nawet właśnie notatnik, czy notatnik w telefonie i zobaczysz, że gdy zrobisz sobie taką pracę i poświęcisz na to miesiąc, to później już będziesz dokładnie przez kolejne miesiące wiedziała, co zrobić, jeżeli chodzi o dietę. Więc są dwie takie bardzo nudne, natomiast ekstremalnie skuteczne metody, żeby zredukować swoją masę ciała w momencie, gdy się odchudzasz. Pierwsza to są okresowe posty, a drugie to jest taki capsule diet, czyli są to tak zwane 3x5. Więc teraz już wiesz dokładnie, co można z tym zrobić. I jako, że będziemy już kończyć, bo zależy mi, żeby to było szybko, z wartością, najważniejszą treścią, to chciałam ci tylko powiedzieć o tym, że ja nie ustawiam tutaj właśnie żadnych reklam, nie wpuszczam też reklamodawców do moich podcastów, ale będzie mi niezwykle miło, jeżeli masz tego wartość, jeżeli zalajkujesz, zaobserwujesz, skomentujesz, czy udostępnisz u siebie. Jestem tutaj, w zupełności wystarczy i będzie mi bardzo miło. A przez to te platformy, takie właśnie jak YouTube, Facebook, TikTok i Instagram będą też
podsyłać innym moje treści i wyedukujemy, pomożemy większej ilości osób. Więc serdecznie za to dziękuję. Ostatnia rzecz, o której chciałam dzisiaj jeszcze powiedzieć, to jest to, już Wam powiem, bo obiecałam ostatnio, właśnie jedna z moich klientek była na mnie zła, że jej nie powiedziałam o tym, że jest promocja na pakiet nastawienie Fit Bogini. Więc teraz to szybko zrobię. Przede wszystkim, co można zrobić, to można sobie wejść na stronę annasośnierz.pl, / urodzinowa promocja nastawienie Fit Bogini, czy w bio, czy w komentarzu znaleźć, wejść i skorzystać, bo dokupuję jakby kolejny pakiet przestrzeni, gdyż coraz więcej osób kupuje ten pakiet, no i ma bardzo fajne z tym związane efekty, więc zapraszam. Co jeszcze mogę powiedzieć, to jest to, że dziękuję za dzisiaj. My się widzimy jutro o godzinie 12. Jeżeli tylko jeszcze jedna z ostatnich rzeczy, które chciałam powiedzieć, to jeżeli chcesz, żeby Ci indywidualnie doradzić, pomóc, to wyślij mi wiadomość o treści Fit Bogini. Najlepiej byłoby na Instagramie anna.sośnierz i ja albo osoby z mojej załogi odezwiemy się do Ciebie i doradzimy Ci indywidualnie. Dobra, to tyle. Pa!